o wyniki konkursu, jak Ci się podoba, czy faktycznie przyznałabyś tym osobom te nagrody? Oczywiście tak, przyznałabym wszystkim tych, oczywiście wszyscy ludzie, którzy byli w ogóle nominowani, są cudownymi osobami, znają się na tych rzeczach, także ciężko by tutaj było podważyć to najlepszy, ale zdecydowanie wszystkim bym oczywiście przyznała nagrodę, cieszę się, że zdobyli te osoby te nagrody, ale wszyscy dzisiaj jesteśmy wygrani. Ty zajmujesz się modą, pięknie się ubierasz, zawsze świetnie wyglądasz. Chciałam zapytać, według Ciebie, taka stylowa osoba, jaka to osoba powinna być? Co powinna sobą reprezentować? Co powinna ze sobą reprezentować? Dla mnie osoba stylowa to jest przede wszystkim osoba pewna siebie, która wie, jakby dostała swoje 5 minut i powiedziała, za 5 minut masz być gotowa. To ona po prostu w 5 minut jest w stanie wymyślić cały po prostu swój strój. Są takie kobiety? Oczywiście, oczywiście. Na pewno są takie kobiety. Jedną jest przykład Kasi Sokołowskiej, która jest zawsze perfekcyjnie ubrana, także bardzo ją cenię. Więc są takie kobiety i są to osoby przede wszystkim pewne siebie i pewne tego, że po prostu są super, są pięknie ubrane i wiedzą, czego chcą w życiu. Co się dzieje teraz w Twoim życiu zawodowym? Moim zawodowym aktualnie kończę kursy teraz też stylizacji mody oraz projektowania. Także cały czas robię kursy, latam między krajami, niestety, albo niestety. Dodatkowo jeszcze projektuję sama dla siebie, na razie do szafy i dla swoich znajomych czy najbliższych. A te projekty ujrzą kiedyś światło dzienne? Będziemy mogli je podziwiać na wybiegach? Wiesz co, no mam nadzieję, że tak. Oczywiście, że tego bym chciała. Ostatnio mogę powiedzieć, że mój mężczyzna Arek Milik dał na swoim profilu kurtkę, która była mojego projektu. Także też mogę się tym pochwalić, bo to ostatnie zdjęcie, które dał. Także, no tak jak mówię, na razie projektuję do szafy, ale w przyszłości wiadomo, tak jak każdy człowiek mam marzenia i też chciałabym, żeby moja kolekcja po prostu pojawiła się na rynku. To ja Ci serdecznie życzę, mam nadzieję, że kolejna relacja będzie z Twojego pokazu. Dziękuję. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję.